Bryzdę. Wypowiedź pisemna. Zadanie siódme. 5 punktów. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii kupiłeś ciągnikowy kultywator sprężynowy z zapasowym kompletem lemieszek półsztywnych i skaryfikatorem. Zauważyłeś, że uszkodzone było łożysko toczne baryłkowe, wachliwe w mimośrodzie oraz brakowało połączeń gwintowych ze śrubą pasowaną od szpieniu stoczni. Jak to przetłumaczyć na angielski? Chcesz zgłosić jego reklamację? Napisz, na czym polega problem. No, powodzenia życzę. No panie, it don't work properly. Properly. But as your name doesn't work good. Please remove kebab. Czekaj, stój. Napisz, na czym polega problem oraz gdzie i kiedy nabyłeś urządzenie, zaproponuj rozwiązanie problemu. Jakbym dostał taką maturę z angielskiego, to bym zdał ją na całe 0%.